A nie, że stoję z nim, że przeczekam. Podchodzę raz, dwa i akcję. Mało. Szczerze, że chciałbym zaboksować kiedyś z jakimś zawodnikiem z Meksyku. Podoba mi się ich styl i byśmy mogli stworzyć fajną widowiskową walkę. I może się uda, no, oby tak było. Głęboko, dawaj ci radę. Dechuj, dechuj. Głęboko. Ty głęboko. I jeszcze raz. Bać się, tłumacz, bawi się. Rozumiemy? Ty jesteś? Obaj. Tak jest, daj radę. Oto, daj, dodaj. Tak. Oto, i nogi, nogi. Nie na siłę. Nie na siłę, bawi się! Tak! Nie odchodzi wnętrz, chodzi wnętrz! Baw się! Baw się! Oto! Baw się, tak! I znowu nogi, tak jest! Jak żyjesz? Zadałeś tyle jak na 15 minut. Adam Barski! Prognozowałem tak przed tym pojedynkiem, mówiłem o tym w studiu TVP Sport, że myślę, że lepiej wypadnie niż Włodarczyk. Jemu tacy rywale jak Nowopaszyn pasują, a do tego ma taką niezwykłą możliwość zmiany czegoś w swoim boksie. On zaskakuje sam siebie, ale często swojego rywala. Jak grałem z nim w szachy, to miał takie coś, że kiedy wykonałem ruch, on wykonywał dziwne gesty, jakby wydawało się, że ten ruch go zaskoczył, że przegrywa. W ringu ma to samo. Wydaje się, że już nic nie zrobi, że jest znudzony pojedynkiem, że mu pewne akcje nie wychodzą. Nagle zmienia pozycję, strzela krótkim, szybkim, lewym sierpowym i odmienia los pojedynku. To jest widowiskowe, to jest to, co podgrzewa atmosferę. Dzisiaj, jeśli chodzi o Balskiego, to najlepiej wypadł podczas tej gali. Już!
30 sekund. Coś tam nie zagrało, tak? Bo rzeczywiście było gdzieś tam nie było zęba. Mówicie, krytykujcie wy, bo wy jesteście krytykantami, ja również. Ja bardziej siebie będę mógł skrytykować po obejrzeniu tej walki, natomiast na świeżo mówię, nie wychodziło za dużo, bo tak mówię, nie było w ogóle, lewa ręka nie chodziła. Tam raz, dwa, trzy, może wszedł ten lewy w sierp, po lewym sierpie nie było prawego prostego. Nie było oka. Był Maciej Słoneński, powiedzmy, z pojedynku z Dionem, czyli z tym sprzed Grzegorza Proksu, gdzie pozwolił Dionowi pójść pół dystans po bardzo dobrej pierwszej rundzie, gdzie Diona wywrócił zdecydowanie mocniej niż dzisiaj Masudiego. Także, ale to wynika, tak jak powiedziałem, prawdopodobnie z braku startów, z braku tych częstotliwości w występach. Myślę, że to się zmieni. W tej chwili Mateusz chyba jest najlepszym polskim pięściarzem w kategorii super średniej, bo jest najbardziej solidny w każdym aspekcie pięściarskim. Ma i dobry silnik, dobrą odporność na ciosy, przyzwoitą szybkość. Ogólnie jest w każdym elemencie średni, tą odporność może ma powyżej średnią, a z tych wymienionych, o których mówisz, czy Bednarek, czy Parzyczewski, to każdy ma jakieś tam słabości.